Także widzicie Państwo, tutaj w Warszawie jak 3 miliony tego wszystkiego mieszka, to nikt nikogo nie zna. I wracamy z tego Ronnika, proszę Państwa, z Instytutu Rosyjskiego, to w katolickiej Warszawie nikt nikogo nie zna. A ta Fastecka to nawet nie mogła trafić do tego Instytutu, bo to w Warszawie nikt nie uczęszcza do ośrodków kultury. Nikt nie zalicza galerii ruskich, jak to mówią. No to więc ona mówi, słuchaj, żeby nie ja, to by ona nie trafiła do Ronnika. A jeszcze powiedziała, że ja piękne zdjęcia artystyczne robię. Ja mówię, to ty wątpiłaś może? Może nie wiedziałaś? Wątpiłaś? Także proszę Państwa, na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, a w Buwie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie też nikt nikogo nie zna, no chyba, że się zapozna, bo to przecież też ludzie uczą się, studiują, jest komputer, nie działa, zepsuty, to znaczy może nie tyle zepsuty, ile po prostu komputer padł, komputer siadł. I rzeczywiście nie mają dobrych zabezpieczeń, bo dzisiaj w tej ruskiej galerii powiedziała mi jedna kobieta, jeśli chodzi też o banki, że musi być dobrze zabezpieczony.